roku. Lata 2005-2007 były zobowiązania również w stosunku do Unii Europejskiej odnośnie spraw związanych z udziałem odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym i wtedy postawiliśmy na geotermię, uważając, że geotermia jest najlepszym polskim odnawialnym źródłem energii, które możemy wykorzystać ku temu, żeby do roku 2010 w ogólnym bilansie energetycznym udział odnawialnej energii wyniósł 7,5%. I wtedy rzeczywiście w latach 2005-2007, a wtedy sprawowaliśmy władzę, geotermia była priorytetem i chcieliśmy na to rzeczywiście postawić, gdyż polskie zasoby geotermalne są unikatowe w skali świata. Zasoby geotermalne według szkoły profesora Juliusza Sokołowskiego przewyższają kilkadziesiąt razy nasze potrzeby ciepłownicze, a równocześnie geotermia to jest to odnawialne źródło energii, które jest nieinwazyjne w układ przyrodniczy, bo go prawdę powiedziawszy nie widać. Z drugiej strony jest stabilne, obojętnie czy jest zimno, czy jest ciepło, czy wiatr wieje, czy deszcz spada. Cały czas można tylko odkręcić kurek i pozyskiwać ciepłą wodę. A więc oczywiście nie ma żadnej emisji CO2 czy też dwutlenku węgla. I na to żeśmy stawiali. Niestety przegraliśmy wybory, a rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego postawił na wiatraki. Jak pan wie, wiatraków jest mnóstwo. Chyba 3200 sztuk stoi w tej chwili w Polsce. Szpecą krajobraz. Jest to niestabilne źródło energii.